Władysław Jagiełło to jeden z najznamienitszych władców Polski. Tutaj mamy trochę odmienną sytuację niż w przypadku Ludwika Węgierskiego, ponieważ Waldemar Świeży pokazał władcę jako młodego człowieka, chyba z okresu, kiedy poślubił Jadwigę, miał wtedy 34 lata. Natomiast Jan Matejko pokazał już jako takiego starszego mężczyznę, też postawnego, też wzniosłego, ale jednak na pewno nie młodzieniaszka. Opisów i wizerunków Jagiełły mamy dosyć sporo. Obydwaj mistrzowie, zarówno Matejko, jak i Świeży, korzystali z wielu źródeł. Prawdopodobnie z wizerunku na nagrobku na Wawelu, ale czytając opisy, wydaje mi się, że Waldemar Świeży posiłkował się wizerunkiem XVI-wiecznym znalezionym w katedrze w Sandomierzu, gdzie właśnie tak jak na jego portrecie Jagiełło pokazany jest w płytowej zbroi, na którą ma narzucony czerwony płaszcz, korona wspaniała. Natomiast lubię ten wizerunek. Ten wizerunek pokazuje władcę o przenikliwym spojrzeniu, można powiedzieć nawet świdrujących oczach. Podobno tak jak Długosz pisał, te oczy cały czas były niespokojne, cały czas coś badało, oglądało, ale też Jagiełło był wojownikiem, myślę, że na polu walki. Nie można się skupić na jednym celu, trzeba być przygotowanym na ataki z różnych stron. Natomiast gdzieś tam kącikiem się uśmiecha i rzeczywiście też w opisach czytamy, że to był władca, na którego twarzy ten uśmiech taki ukryty często gościł. Na pewno nie jest to portret człowieka, który jest niepewny, czy portret człowieka zgorzkniałego. Jest to portret człowieka, który zna swoją władzę, zna swoją wielkość i jest to jeden z piękniejszych portretów, jeżeli zestawimy go z portretem Jadwigi.